Przychodzą do mnie o północy, długim szeregiem, z bliska, z dala, w brudnych całunach kryjąc twarz. I nie żądają już pomocy, lecz rozkaz niosą, co zniewala. Mów o nas, mękę naszą znasz. Stoją nade mną po północy, wśród ciszy groźnie rozedrganej, jak niedostępna czujna straż. I nie żądają już pomocy, lecz jęczą głucho, szarpiąc rany. Mów o nas, mękę naszą znasz. Niewiele dziś wiemy o przeszłości wschodniej dzielnicy Włocławka, małym osiedlu Grzywno. Dzielnicę tę stworzyło narastające bezrobocie, trudne warunki ekonomiczne, brak środków do życia. Zniszczyła bezwzględna pacyfikacja dokonana na mieszkańcach Grzywna przez hitlerowców w grudniu 1939 roku. Posłuchajmy wspomnień człowieka, który był świadkiem tych okrutnych wydarzeń. Jesteśmy akurat na terenie dawnej dzielnicy Włocławka Grzywna, a tu akurat jest jeziorko Grzywno, tak się ono nazywało, i od tego właśnie jeziora nazwana została ta dzielnica. I tu ludzie z miasta, otrzymawszy małe działki, poczęli budować swoje domostwa. Początkowo były to ziemianki wykopywane w ziemi i w ten sposób jakoś tak ludzie chronili się od zimna, mając jaki kąt tutaj na tych terenach. Z czasem później z tych ziemianek poczęto już wychodzić, poczęli budować takie mniejsze, czy gorsze, czy lepsze mieszkania, do tego używając między innymi materiał z byłego fajansu. I to tak trwało przez kilka lat. Grzywno się rozbudowywało i w roku 1939, do czasu wybuchu II wojny światowej, Grzywno liczyło prawie 6 tysięcy mieszkańców. Na Grzywnie przede wszystkim zadowiła się biedota włocławska. Ci ludzie, którzy nie mieli pracy, nie mieli warunków bytowania, 1 grudnia, a więc po zajęciu Włocławka przez wojska hitlerowskie, jednym zamiarem tutaj hitlerowców było zniszczenie tej dzielnicy Grzywna. Ze względu na to, że mieli donos, że tu na tej dzielnicy była również duża komórka działająca Komunistycznej Partii Polskiej. Tego się obawiali hitlerowcy, dlatego celem ich było zniszczenie tego Grzywna. Były dwa etapy. Pierwszy etap to był tak zwany etap zastraszania. O godzinie 4 rano obstawiono całe Grzywno przez żołnierzy hitlerowskich. Do środka weszły grupy gestapowskie, które poczęły wyłapywać mężczyzn, tych podejrzanych, i oczywiście ci mężczyźni zostali rozstrzelani. W pierwszej tej fazie wkroczenia tutaj do Grzywna, to było 4 grudnia 1939 roku, część mieszkańców Grzywna wysiedlono z domów, domy te podpalono, a pozostałych mieszkańców tych uszykowano w kolumnę i popędzono na dworzec, wywożąc do generalnej guberni. Pozostali mieszkańcy na Grzywnie nie byli wysiedleni w tym czasie, w tym pierwszym etapie. Dopiero 9 grudnia, a więc jest to drugi etap już kończący niszczenie, całkowite wyniszczenie, zniszczenie tego Grzywna. 9 grudnia, również o 4 rano, cały obszar tego Grzywna obstawiono przez wojska, które przybyły tutaj z Poznania hitlerowskie. Do środka dzielnicy tego Grzywna weszły również żołdacy, szczególnie gestapowcy, którzy wypędzali ludzi, tak jak stali, z łóżek i pędzili w stronę szosy Kowalskiej. Po wypędzeniu z domu, każdy dom został podpalony. Rzucano granaty zapalające. Kiedy już spędzono wszystkich ludzi tam przy szosie Kowalskiej, uszykowano ich w kolumny,
i popędzono w godzinach popołudniowych, popędzono w kierunku dworca głównego. Szli tutaj ulicą Chopina Warszawską do Kilińskiego gęsią. W pierwszym etapie powiedzmy sobie niszczenia tej dzielnicy Grzywna to było zastraszenie mieszkańców, ale jednocześnie, jak już powiedziałem, było zlikwidowanie ludzi, a szczególnie mężczyzn, którzy byli na listach dostarczonych gestapowcom. I tam przy szosie Kowalskiej był ustawiony stół, przy którym stali hitlerowcy, mając oczywiście wykaz osób, którzy byli tutaj doprowadzani tam do tego stołu tu z Grzywna. I kiedy przedstawiano swoje nazwiska, gestapowiec spoglądał na listę i jeśli osoba była na tej liście, kierowano ją na lewą stronę i wiązano na sznur. I w pierwszym etapie związano około 125 mężczyzn z Grzywna. 9 grudnia również zostałem ja, bo w domku naszym, tu na Grzywnie, byłem ja, brat mój, moja mama oraz rodzice ojca, dziadek, babka, siostra i mojej ciotki córka. I kiedy około godziny 4 nad ranem weszli na podwórko hitlerowcy, okrzykiem raus wypędzili nas z tego domu. Tak jak staliśmy, tak jak wyszliśmy z łóżek, ja kilka dni wcześniej matula moja kupiła mi taką jesionkę. Widząc tą jesionkę wiszącą na drzwiach, ją właśnie chwyciłem. Z radości, którą żal mi było zostawić. Z radości chwyciłem tą jesionkę, założyłem na siebie. Dzięki temu jakoś tak zabezpieczyłem siebie od zimna, bowiem to był 9 grudzień. Zimny był wtedy tenże bardzo poranek. I razem z całą rodziną zostaliśmy zapędzeni właśnie tam do szosy Kowalskiej, dołączeni do grup już stojących tam ludzi wypędzonych z Grzywna. Jak już powiedziałem, w godzinach popołudniowych cała ta kolumna, prawie 6 tysięcy ludzi, została popędzona w kierunku dworca. Ale jest to jedno, chciałem tutaj wydarzenie powiedzieć. Ja nie pojechałem wraz z rodziną, to znaczy ja, moja mama i mój brat nie pojechaliśmy, nie zostaliśmy wysiedleni do generalnej guberni. A dlaczego? Kiedy szliśmy tak w kolumnie, podjęła desperacką decyzję moja matula. Mianowicie chwyciła, kiedy dochodziliśmy do stadionu na ulicy Sportowej, moja mama chwyciła brata którego niosła babka z rąk, chwyciła go na swoje ręce, mnie kazała trzymać się za spódnicę i nie bacząc na niebezpieczeństwo, jakie nas czekało, popędziła w kierunku najbliższych zabudowań na ulicy Sportowej. Za nami słyszeliśmy okrzyki hitlerowców halt, halt, że będą strzelać. Słyszeliśmy również okrzyki idących ludzi, żeby zatrzymać się, krzycząc za nami: Żółkowska, zatrzymaj się, Żółkowska, zatrzymaj się, bo cię zastrzelą. Moja mama, nie bacząc na to niebezpieczeństwo, dopadliśmy wszyscy razem do pierwszych zabudowań i tam uchroniliśmy się od tej deportacji, wywozu nas do generalnej guberni. I tutaj muszę chyba stwierdzić, że jakaś opatrzność nad nami czuwała. Tak to wyglądało, powiedzmy sobie, wysiedlenie i niszczenie tego Grzywna. Po spaleniu, kiedy wszystkie domostwa zostały spalone, kilka dni później na teren tego Grzywna zjawiły się buldożery i spychacze. Po prostu zrównano tutaj tą ziemię na dzielnicy Grzywna, posadzono drzewa. No i dzisiaj trudno nawet już rozpoznać, gdzie był mój dom, a mieszkałem tutaj na Grzywnie pod numerem 108 i dzisiaj, chodząc nawet po tym terenie, nie mogę rozpoznać, gdzie ja tam mieszkałem.
Ilu was znałem, a nie znałem ilu? Kogo skrzywdziłem, z wiedzą lub bezwiednie? Wybaczcie, bracia, wszak było was tylu. Rana każdego we krwi innych blednie. Wczesny ranek, 3 grudnia, wykopane doły, samochody stanęły tam na tej dukcie, ona nie była wyasfaltowana, tak jak teraz. I tych właśnie szpalery obstawionych hitlerowców i wśród tych szpalerów hitlerowców ci właśnie mieszkańcy, mężczyźni byli pędzeni do tych wykopanych z góry dołów. Skąd o tym wiemy, że tak to się działo? Był świadkiem tego ukryty w krzakach leśniczy z Warzochewki. Kiedy odjechali ci hitlerowcy, tenże leśniczy po kilku godzinach przybył na to miejsce stracenia, to jeszcze ziemia poczęła chodzić. Świadczy o tym, że nie wszyscy zostali dosłownie zabici, że byli tam prawdopodobnie i ranni. I tak ta ziemia, powiedzmy sobie, jeszcze z tymi ludźmi tutaj zabitymi i powiedzmy niedobitymi chodziła. I kiedy w 1945 roku w styczniu Włocławek został wyzwolony, leśniczy niezwłocznie Polski Czerwony Krzyż powiadomił w styczniu, kiedy Polski Czerwony Krzyż podjął akcję odkopania tutaj tego grobu i przyniesienia zwłok na cmentarz komunalny. Byłem tutaj między innymi na miejscu, kiedy tu właśnie odkopywano i te szczątki kładziono do takich ogromnych, dużych pojemników drewnianych, które zostały później przewiezione na cmentarz komunalny. Jan Będziński, Stanisław Drzewiecki, Stanisław Gradowski, Jan Jędrzejczyk, Władysław Jędrzejczyk, Stanisław Konopka, Stanisław Kołtuński, Bronisław Orlikowski, Mieczysław Raszewski, Stefan Stęborowski, Jan Tomczak, Władysław Wojciechowski, Stanisław Wojcieszek. Tak to wyglądała, powiedzmy sobie, egzekucja wykonana przez hitlerowców na mieszkańcach Krzywna dzielnicy Włocławka. Te tragiczne wydarzenia z 1939 roku nie dawały mi spokoju przez całe moje życie, bowiem nikt prawie nie zajął się tymi ludźmi, tą dzielnicą Włocławka, celem jej upamiętnienia i tych ludzi, których tu byli zamęczeni, rozstrzelani, wywiezieni i ten skromny dobytek również ich tutaj został zniszczony. W związku z powyższym zaczęło się u mnie rodzić jakąś dążność do tego, ażeby tym ludziom, tej dzielnicy dać jakąś pamiątkę, pozostawić jakąś pamiątkę w postaci nawet obeliska, czy w postaci nawet krzyża jakiegoś, mówiący o tym, że to była jedna z kart historii naszego Włocławka. I ta karta dosyć ważna, bo więc tu 6 tysięcy ludzi mieszkało. I ta karta historii nie była jakoś włączona do naszego miasta. Jak gdyby była wykreślona, była białą kartą. Nikt na temat Krzywna przez wiele dziesiątków lat nie mówił. Dlatego też w latach 96, kiedy przybyłem tu do Włocławka, poczyniłem starania, ażeby właśnie upamiętnić to tragiczne wydarzenie, jakie miało miejsce tutaj na Krzywnie. A ja nieco wcześniej, chcąc w jakiś sposób nawet młodemu pokoleniu pokazać, że tutaj, na tym terenie była duża dzielnica, tu ludzie mieszkali, różni byli ludzie i byli porządni i ten margines społeczny, tak jak i wszędzie się znajdują ci ludzie. Postawiłem tu na skarpie przy trasie krzyż drewniany. Dni te konały na krzyżu i we mnie. O bracia, przy was cierpiałem czy z wami? W niejednym pewnie umarłem tajemnie, lecz żyję,
wyście legli pod krzyżami. Dziś chcę was budzić i zbudzić się boję. Cień męki waszej krwią szkarłatną broczy serce moje. I ten krzyż również jak gdyby był dopingiem do tego, żeby taki obelisk, czy taką tablicę upamiętającą właśnie tutaj na tym terenie postawić. I dzisiaj ta tablica na tym obelisku jest na terenie szkoły technikum samochodowego. Długie to lata czekało na ten moment, że dzisiaj właśnie na terenie szkoły jest właśnie obelisk dzięki ludziom, a szczególnie Radzie Miejskiej, która właśnie ten obelisk wraz z tablicą postawiła, upamiętniając to wydarzenie z 1939 roku Krzywna Wocławskiego. Umarli, spaleni, rozstrzelani, dla was piszę, koledzy młodości. Oto ciągnie nurt ziemi nad wami i szumi szumem roślin. To milczenie, bezruch i pustka, wiry ziemi zastygłe na pół. Gdzież jest ból, żeby martwym ustom słów nie zabrakło? Oto w górze, wysoko na pniach, z was wyrosłych szumią noce i burze. Ustom, ziemią porosłym i wapnem, słów szukać próżno.